Cyberpunku 2077 przyjdzie nam zmierzyć się z wieloma bossami, które są ciekawe pod różnymi względami. To samo ma miejsce w Widmie Wolności. W dodatku również dostaliśmy aż 3 nowych bossów do pokonania, choć w zależności, którą ścieżkę wybraliśmy podczas Phantom Liberty, będziemy mogli zmierzyć się albo z jednym, albo z aż 3 bossami. Dlatego też wpadłem na pomysł, żeby ułożyć ranking wszystkich bossów zarówno z podstawki, jak i dodatku i trochę o nich podyskutować. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Jest to też kolejny film z cyberpunkowego maratonu z okazji 5000 subskrypcji na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za ten wynik i mam nadzieję, że wkrótce będzie nas jeszcze więcej. Pamiętajcie, że mamy też nowego cyberpunkowego Discorda, na którego Was serdecznie zapraszam. Jeśli zaproszenie z opisu by nie działało, to napiszcie w komentarzu, wyślę Wam nowy link. Można też wspierać kanał obok przycisku subskrybuj, a ja już nie przedłużam i lecimy do filmu. Na miejscu 10 umieściłem Akirę. I spokojnie, ja też nie wiedziałem, że ten koleś w ogóle ma jakieś imię. Akira jest bossem, którego spotykamy podczas misji Never Fade Away, kiedy to musimy odbić Alt z Arasaki. Jest to definitywnie najbardziej żenujący boss w historii gier. Nie wiem w ogóle, dlaczego Redzi postanowili dać mu swój osobny pasek HP w stylu bossów, ale Akira sobie po prostu jest, a po 2 strzałach już go nie ma. Koleś dosłownie pada po 2 kulkach z Maloriana Johnego i jeśli w ogóle o nim nie pamiętaliście, to kompletnie wam się nie dziwię. Nie ma on totalnie nic charakterystycznego, nie ma on dużo HP, nie ma żadnych broni, nie ma żadnych zmieniających się faz walki, nie wygląda jakoś epicko, wręcz powiedziałbym, że wygląda jak zwyczajny żołnierz Arasaki i właściwie bardzo łatwo go z nimi pomylić, bo biegają obok siebie. Jeśli po prostu strzelaliście do żołnierza Arasaki i żadnego bossa nie pamiętacie, to bardzo prawdopodobne, że wzięliście go za kolejną kukłę do odstrzelenia. I no, wcale wam się nie dziwię. Na miejscu 9 znajduje się Woodman, bo jest prawie że równie tragiczny co Akira. Nie wiem, czy mnie pamięć zawodzi, czy po prostu coś sobie ubzdurałem, ale cały czas mam w głowie, że Woodman jest opcjonalnym bossem z dodatkowym paskiem HP. Nie wiem, czy zostało to usunięte, czy to moja wyobraźnia zbyt dużo sobie wymyśla, ale teraz, gdy walczymy z Woodmanem, jest on najzwyczajniej w świecie słaby. Koleś pada na dosłownie 2-3 kulki, dokładnie tak jak Akira, z tą różnicą, że tej szpetnej mordy nie pomylicie z żadnym innym przeciwnikiem. Więc chociaż się wyróżnia i wręcz masz ochotę posłać mu tę kulkę między oczy. W przypadku Akiry takiego czegoś nie było, bo mało kto w ogóle ogarnął, że właśnie odstrzelił jakiegoś bossa. Nie wypada też z nich żaden ciekawy loot, żadna broń, żaden fajny przedmiot, są po prostu kompletną stratą czasu, więc nikogo te 2 miejsca nie powinny dziwić. I od miejsca 8 zaczynają się przeciwnicy, których faktycznie jakoś można nazwać bossami. I tak się składa, że listę prawdziwych bossów otwiera Placid. Nie wiem, czy wy również macie z nim taki problem, ale gość ucieka jak najdalej się da i jest na maks denerwujący. Albo po prostu sobie stanie w miejscu i strzela tymi swoimi pociskami zabierającymi pół HP na strzała. Plus jest taki, że nie jest on wymagający, bo łatwo da się go podejść sposobem, a mianowicie zaganiacie go na schody i wymierzycie tak, aby było mu widać tylko nogi. W ten sposób on was nie widzi, a wy możecie po prostu do niego mozolnie strzelać, aż wyczerpie wam się amunicja, bo ten kretyn nawet się nie ruszy z miejsca. No chyba, że macie szczęście, to będziecie musieli go pogonić do głównej sali kaplicy, ale tu również po prostu najlepiej schować się za drzwiami i strzelać do niego pod ścianą, bo szkoda ryzykować podbiegania na blisko i oberwania 2 pociskami za całe życie, kiedy można trochę dłużej się pomęczyć i nie musicie wczytywać 3 razy save'a. Z niego również nie wypada żaden ciekawy loot, moim zdaniem Placid jest zmarnowanym potencjałem, bo przez całą linię questów z Voodoo Boys Placid prezentuje się jako ktoś potężny, z kim lepiej nie zadzierać, a tu jego AI jest zaprojektowane najgorzej jak tylko się da. Miejsce 7 to Sasquatch. Członkini Animalsów też nie jest jakoś szczególnie trudna, kiedy już się ogarnie jej sekwencja ataków i to, że ma na plecach reaktor dający jej pancerz. Jednak to, co wyróżnia ją od takiej jego Placida, to to, że nie ucieka po wszystkich kątach, tylko aktywnie uczestniczy w walce. Pokonasz ją w 2 minuty, fakt, ale ona zawsze będzie za twoimi plecami z tym wielkim młotem i nie da ci odpocząć ani na chwilę. Ma też o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o walkę, bo szarżuje z młotem, uderza pięściami, powala, no jest ta walka jakkolwiek ciekawa. Dodatkowy plus za fajny motyw z tym hakowaniem, które na najwyższym poziomie trudności może załatwić fajną presję czasu. Nie jestem pewien, czy faktycznie agent netwatchu może cię zhakować, jeśli walczysz z Sasquatch zbyt długo, bo nigdy mi się nie zdarzyło z nią aż tyle męczyć, ale przynajmniej mi się ten motyw bardzo podoba. Jest też kolejny plus, a mianowicie ikoniczny mod Sasquatch, który tak po prostu możemy sobie wziąć i powiesić na ścianie w mieszkaniu. Dlatego też jak dla mnie oczywiste miejsce wyżej od Placida. Na miejscu 6 dałem Royce'a. Jest on chyba pierwszym bossem w całej grze, z którym przyjdzie nam się zmierzyć i nawet na normalnym poziomie trudności potrafi dać się we znaki. Ma spory move pool i bardzo dużo pancerza, który oczywiście również możemy wyeliminować, jeśli pozbędziemy się urządzenia na jego plecach. Trudnością Royce'a nie jest bynajmniej to, że robi jakieś poważne
odpalone akcje, których gracz nie może przewidzieć czy coś. Nie, on jest po prostu upierdliwy i zadaje bardzo dużo obrażeń. Royce jako boss nie jest niczym odkrywczym, ale jest dobrym wyborem na pierwszego bossa ze względu na swój spory poziom trudności i to, że wymaga od gracza trochę myślenia, żeby tu schować się za ścianą, tu przeskoczyć i strzelić mu w reaktor, kiedy przegrzeje mu się broń, tu żeby znaleźć sposób, aby strzelać przez jego tarczę. Mi Royce bardzo się podoba i uważam, że Redzi zrobili dobrą robotę projektując go, czego nie można powiedzieć o poprzednich delikwentach. Poza tobą Sasquatch, ty jesteś git. Piąte miejsce może być dla kogoś zaskoczeniem, jednak zbliżamy się już do tak ciasnego rankingu, że naprawdę ciężko jakoś rozsądnie to ułożyć. Walka z cyberpsycholami z Max Taku, w której mamy przyjemność uczestniczyć, pojawia się w ścieżce Reeda w Phantom Liberty. Taka scenka przy ich ciężarówce i wysiadający żołnierze jest chyba moim ulubionym przerywnikiem filmowym z całego dodatku, bo wszystkie światła grają perfekcyjnie, klimat całej tej akcji, no i w końcu sam Max Tak, o którym głównie słyszymy legendy, a teraz mamy okazję zmierzyć się z nimi w bezpośredniej walce. Ciekawe jest też podzielenie tego bossa na cztery mniejsze, dzięki temu nie było potrzeby wymyślania kolejnych faz tego przeciwnika, bo wszystkie cztery fazy były obecne naraz. Mieliśmy głównego psychola z karabinem maszynowym, innych strzelających, psycholkę z ostrzami modliszkowymi. Fajny był też pomysł z tym, że normalnie ci żołnierze mieli ogromny pancerz, natomiast jeśli poczekaliśmy, aż Reed przestrzeli ze snajperki ich reaktory na plecach, to mogliśmy o wiele łatwiej sobie z nimi poradzić. Jest to bardzo fajna walka, jednak wciąż uważam, że były lepsze, dlatego finalnie Max Taki lądują na miejscu piątym. Czwarte miejsce to kolejny boss Phantom Liberty, czyli sam pułkownik Kurt Hansen. Cholera, ta walka była przegenialna. Mogliśmy ją odblokować wybierając w dodatku ścieżkę Reeda i od samego początku aż po koniec pojedynek trzymał równy poziom. Najpierw prześwietnie wymyślona scenka zasadzki z granatem dymnym, po której musieliśmy rozwalić pomocników Hansena, potem Kurt nawalał do nas ze swojego karabinu maszynowego Odyniec, następnie Kurt strzela do nas z wysokości ze swojego rewolweru, po tej fazie dostajemy rzut nożem w kolano z tą prześwietną cutscenką twarzą w twarz z legendarnym Kurtem Hansenem, które muszę przyznać, że wygląda najbardziej epicko przy wyłączonym całym interfejsie, bo jakoś kiedy dookoła ekranu wyświetlają się te wszystkie minimapy, zadania i inne niepotrzebne elementy UI, to cały przerywnik traci na epickości. Poza tą jedną cutscenką czeka nas jeszcze druga, równie fajna, kiedy pułkownik podbiegnie do nas na blisko i nas dopadnie, przebijając nam dłoń nożem. Jest to po prostu genialne i dla Redów naprawdę chapeau za tak genialnego bossa, który mógłby być trochę trudniejszy, ale wszystkie swoje minusy tak czy inaczej nadrabia stylem. Miejsce trzecie również może być dla wielu zaskoczenie, bo przecież Adam Smasher to główny nemezis całej gry, całego cyberpunka i szczerze mówiąc najwięcej do tej walki dodaje sama otoczka wokół Smashera i to jaką jest legendą. Po aktualizacji 2.1 Adam ląduje zdecydowanie na tym miejscu trzecim, ale prawdę powiedziawszy myślę, że pierwszą wersję tej walki z premiery gry umieściłbym o wiele niżej, bo wtedy nasz ulubiony cyborg to gdzieś pobiegł, to coś wystrzelił z działka, tu poleciały jakieś rakiety i tyle. Teraz natomiast to co zrobili z tym bossem Redzi to zupełnie inna bajka. Adam jest o wiele bardziej dynamiczny, zawsze jest za twoimi plecami, a jeśli jakimś cudem zdołałeś mu uciec, to i tak jest w stanie w sekundę dostać się do V dzięki swoim daszom. Jednak najważniejszą rzeczą, która została dodana, to oczywiście ten ikoniczny i legendarny Sandevistan Smashera z idealnie odwzorowanymi efektami z serialu Edge Runners. Szczerze chyba bym nie wpadł na takie rozwiązanie, bo w serialu wyglądało to świetnie, ale raczej nie wyobrażałem sobie, że mogłoby to wyglądać równie dobrze w samej grze. A jednak jakimś cudem się to udało. Poza genialną walką samo wejście Adama jest po prostu epickie, w zależności od zakończenia trochę się różni, co jest fajne, no i finalna decyzja, czy odstrzelimy pokonanego cyborga ku chwale Silverhanda, czy jednak darujemy mu życie. Napiszcie mi w komentarzach, czy kiedykolwiek darowaliście życie Smasherowi, szczególnie po finałowym odcinku Edge Runners. No i czas na wielki finał. Zostały nam dwa bossy, z czego jeden jest z podstawki, a drugi z Phantom Liberty. Zaznaczę tylko, że nie brałem pod uwagę Cerberusa. Wiem, że teoretycznie można by go też zaliczyć do bossów, bo jest głównym przeciwnikiem w finale ścieżki Reeda, jednak nie da się go w żaden sposób pokonać, nie ma on paska życia i raczej traktuję go jako element skradankowego gameplayu i sposobu na przekazanie historii niż faktycznego bossa. Dlatego wracając do pozostałej dwójki, drugie miejsce zajmuje Sandayu Oda. Prześwietna sekwencja walki, przemocarne wejście, podczas gdy V odłącza Netrunnerkę od systemu, wiele faz walki, sporo przeszkód dla gracza, jak na przykład maska pozwalająca unikać pocisków smart, uniki pozwalające unikać zwyczajnych pocisków, mechanika kamuflażu i leczenia, te przegenialne ostrza modliszkowe zadające ogromny damage, pistolet maszynowy smart zadający całą salwą równie duże obrażenia co cięcie modliszkami, ciągłe uczucie, że jest on za nami, skakanie po całym pomieszczeniu, gonienie gracza, myślę, że na spokojnie można powiedzieć, że Oda jest
jest bossem idealnym, bo po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co mogłoby być zrobione tutaj lepiej. Czasem fakt faktem zdarzy mu się zablokować w jakiejś ścianie i nie ruszy się przez całą grę i jedynie co pozostaje nam zrobić, to strzelać mu heady aż padnie. Mimo wszystko uważam Samuraja Arasaki za bossa genialnego, ale no jest jedna walka, która bez reszty skradła moje serce swoją epickością, przerywnikami filmowymi, wieloma fazami walki i samą formą storytellingu, który Redzi zdołali tutaj osiągnąć. Jak już zapewne się domyślacie, mówię o Chimerze z pierwszych misji Phantom Liberty. Misję z Chimerą mógłbym przechodzić w kółko i nigdy mi się nie znudzi. Zaczynało się niewinnie od odpalenia tego chodzącego czołgu przez Songbird, jednak dosłownie chwilę potem sytuacja zamieniła się w totalny chaos. Ostrzeliwanie z wielkiego działa, ucieczka przez cały budynek, chowanie się przed rakietami, walka o życie w bezpośrednim starciu, zrzucanie na Chimerę wielkiej lampy, skakanie w przepaść, chwytanie się kabli resztkami sił, ostatni zryw, by nie zostać rozgniecionym przez tę ogromną machinę i koniec. Tak, koniec. Wtedy Chimera wstaje i następuje druga główna faza walki, w której musimy niszczyć odsłonięte punkty, jednocześnie unikając laserów, działka, rakiet, a kiedy robot straci zbyt dużo życia, wyśle boty leczące i boty bojowe, próbujące nas powstrzymać. A gdy Chimera wreszcie będzie ledwo się ruszać, Vi wskakuje na górę i w zależności od naszych wszczepów rąk, bohater wycina serce machiny ostrzami modliszkowymi albo wyrywa je gołymi gorilla armsami, aż w końcu wysadza tę kupę złomu granatem podrzuconym przez Myers. No jeden wielki kosmos. Przed premierą dodatku mówiłem w jednym z filmów, że być może Redzi zrobią z walki z Chimerą bardziej cinematikowe przeżycie, jak w przypadku walki z Kikimorą, gdzie nie mogliśmy się z nią mierzyć w bezpośrednim starciu przez jej rozmiary i musieliśmy zrzucać na nią głazy, czyli dokładnie tak jak w przypadku Chimery i zrzucania jej na głowę wielkiej lampy. No i kto tu przewidział przyszłość? A tak serio, to nie pamiętam, żebym przy jakimkolwiek bosie z innej gry bawił się tak dobrze, jak właśnie przy walce z Chimerą. A jakie są wasze opinie na temat poszczególnych bossów z głównych wątków Cyberpunka i w jaki sposób ułożylibyście ten ranking? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, wbijajcie na naszego Discorda, link macie w opisie, a ja już dziękuję wam za uwagę i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!